Pani marszałek, Wysoka Izbo. Proponowany projekt ustawy antyaborcyjnej Stop Aborcji, poza istotną modyfikacją zasad ochrony płodu ludzkiego, usuwa z ustawy zapis o dostępie do informacji i badań prenatalnych. Proponowana ustawa nie zawiera wprawdzie wyraźnego zakazu tego typu diagnostyki, lecz niewątpliwie stwarza znaczne ryzyko, że w praktyce lekarze będą odmawiać przeprowadzania niektórych badań prenatalnych, obawiając się ewentualnej odpowiedzialności w razie podejrzeń, że mogły one przyczynić się do poronienia. Nie da się również wykluczyć, że w niektórych wypadkach badania prenatalne, zwłaszcza wykonywane w kierunku wykrycia wad nieuleczalnych w życiu płodowym, po wejściu w życiu proponowanej ustawy, zostaną uznane za bezprzedmiotowe i zbędne. To z kolei nie tylko pozbawi rodziców prawa do informacji o stanie zdrowia ich dziecka w świetle aktualnego stanu wiedzy i techniki medycznej, ograniczając możliwość odpowiednio szybkiej reakcji medycznej, lecz także utrudni właściwe przygotowanie się do przyszłej opieki nad chorym potomstwem. Wobec powyższego zwracam się do projektodawców projektu Stop Aborcji z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób w razie wejścia w życie proponowanej nowelizacji zagwarantowane zostanie w praktyce prawo rodziców do informacji o stanie zdrowia dziecka, także przed jego urodzeniem, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik medycznych, tak aby omawiane powyższe rozwiązanie ustawodawcze nie odwróciło się przeciwko dobru dzieci poczętych i ich rodziców. Dziękuję pięknie. Anna Milczanowska, a pani...